Wieczór spędzony w towarzystwie znajomych z pracy niespodziewanie zmienił się w całonocną imprezę w klubie tanecznym. Michał i Ewelina bawili się razem do rana. Tato? Nic ważnego, odzwonię później. Żona? Tak. Zimno się zrobiło. Może wejdziesz na drinka na górę? Siostra akurat na weekend wyjechała. Ale ja naprawdę padam na pysk, muszę już spadać. Dajesz mi kosza? Będzie jeszcze nie jedna okazja, żeby poimprezować. To tak na zachętę, na kolejny raz. Kiedy tańczyliśmy na parkiecie, pożerał mnie wzrokiem. A teraz co? Wystraszył się? Czekałam, aż przejmie inicjatywę, ale jest chyba zbyt nieśmiały albo strasznie boi się żony.